Wystawa Erwina Wurma jest pierwszą w Polsce indywidualną, szeroką prezentacją twórczości jednego z najbardziej znanych współczesnych austriackich artystów. Na wystawie pokazywane są rzeźby, obiekty, a także fotografie, wideo oraz rysunki powstałe od lat 90. do dzisiaj. Wszystkie swoje prace Wurm określa jako rzeźby, tym samym tworząc własne rozumienie tego medium i poszerzając jego definicję. Tym, co interesuje artystę, jest codzienność potraktowana w przewrotny sposób. Jego pracę charakteryzuje absurd, dystans, humor, zaskoczenie, a także próba sprowadzenia widza z utartych ścieżek myślenia.